Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog prosto z kempingu nadajemy, że tak powiem. Bez żadnych przygotowań do wyjazdu i takich. Przyjechaliśmy po prostu sobie na weekend na kemping Nasza Dolina. My na tym kempingu już byliśmy chyba 2 albo 3 razy. Tam na dole w opisie filmiku macie te linki do kempingów, które odwiedziliśmy, więc tam wszystkie są informacje już o tym kempingu, jak tu dojechać, jak przyjechać, jak wyjechać. Co tu można obejrzeć, zobaczymy, co tu będziemy robić jeszcze. Może coś nowego odkryjemy. Tak, powiedz mi teraz, bo chciałeś się krótkim przewodem przyłączyć, tak. A podłączenie jest tam. Podjeżdżamy tutaj. Tutaj powinna ustawiać przyczepę. Nie wiem, może bliżej tego podjedź, nie? Jeszcze słupka, nie? Czy nie? Czy tak zostawiamy? Ale no, tutaj ptaki narobiły na przyczepę. Tutaj jest, widzę, jedno, tam jest drugie, trzecie. Darek się chyba mniejszego przyczepował. Jakieś takie, powiem wam, szczęśliwa ta przyczepa do ptaków, przyciąga coś. A tak deszcz lał, jak wyjeżdżaliśmy z Krakowa, że... To da szczęście. Myślałem, że już obmyję ją trochę, ale nie obmył. Trzeba się to zatrzeć. Jesteśmy już rozłożeni, wszystko wypakowane praktycznie. Zostały jakieś tam rzeczy w samochodzie. Do ostatniego wypakowania, trochę się odsunę, pokażę wam, jak wygląda. Tutaj. Rozpakowane, wypoziomowane, świnki wypuszczone. A teraz się troszkę zachmurzyło, nie wiem, czy... Aż zaczęło kropić deszcz, więc... Nie wiem, czy zaraz nie zacznie padać. Ze względu na to, że trzymamy przyczepę na parkingu, a nie pod blokiem, pod domem tak zwanym, to wszystkie rzeczy takie, jakieś tam spożywcze, które przywozimy, jakieś ubrania, wszystko jedzie tak naprawdę w samochodzie, przywozimy i dopiero jak przyjeżdżamy na miejsce, to się rozpakowujemy. A w drugą stronę znowu się wszystko pakujemy do jakichś walizek, do jakichś toreb i wrzucamy do auta, żeby po prostu to wszystko zabrać z powrotem do domu. A Oliwier jest już po egzaminach, powiedz, jak ci egzaminy minęły. Już ma wakacje, można powiedzieć. Dobrze. Dobrze ci poszły? Powiedz tak, matematyka jak ci poszła? Najłatwiejsza, polski taki trudny, ale też niełatwy. A najgorszy jak co był? Angielski? Angielski. Tak? Angielski był najgorszy, zobaczymy jak mu poszło. To się dowiemy dopiero za ile? Za miesiąc. Obstawiajcie wyniki w komentarzach. Tak, obstawiamy. Ile to jest procentowo, tak? Naliczane? Ale całościowo, czy nie? Punktowo jest naliczane, jest punktowo, tak? Punktowo, najwięcej to jest chyba 200. Procentowo czy punktowo? Procentowo chyba. No niestety zapomniałem sobie wody nalać, jak tutaj wjeżdżaliśmy. Trzeba było nam podjechać, najpierw nalać wodę, a później się ustawiać. Więc teraz trzeba baniaczki wziąć i zasuwać po wodę i przynieść. Wezmę ten nasz duży baniak i wezmę konewkę. To 30 litrów na raz się przyniesie, może na dzisiaj starczy. Oj, gdzieś tu się wodę brało. Gdzie tu jest to? Tutaj, gdzie konewki stoją. Będziemy wodę teraz 20 nalewać. A widzicie, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą też nigdzie nie ma praktycznie. Na nalanie można zimną i ciepłą wodę sobie nalać. Spróbuję taki patent wsadzić do tego węża. I naleję. Oooo, udało się. O, niestety nie ma oczywiście. Zapowietrzało przez tą rurkę. Kręciłem i tak się naradza po stanie. Paulina już pogadała, idzie właśnie na drugą turę. Paulina. Zostaw mi konewkę, a baniak możesz wziąć. Nie. 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 Ja mogę dwie konewki zabić. Ja tu je nalewam, a ty nosisz. Pytaliście, Paulina pokaże dalej. Pytaliście się o to, jak się żyje w przyczepie, żeby więcej z przyczepy życia pokazywać. To macie takie życie właśnie w przyczepie. Trzeba sobie wodę przynieść i nalać. Paulina, jedna koneweczka, teraz druga koneweczka, a baniaczek już ja naleję. No raczej. No, baniaczek jest trochę taki beznadziejny do nalewania, wam powiem. Trzeba całe wziąć do góry i przechylić, dlatego też sobie tą rurkę taką zrobiłem, żeby się tutaj nie bawić z tym. Teraz pokażę, jak Darek nalewa baniaczek. Żeby nie było, że tylko ja nalewam. Darek. Pokażę wam, jak to się robi, jak się fachowo nalewa baniaczek. Mhm. Robimy tak. Podnosimy i to jest właśnie przerąbane w baniaczku. Tak robię i sobie tutaj odkręcam, żeby powietrze szło, szybciej zlatywało. Osobiście wolę, powiem wam, w konewce sobie 2 razy przejść, niż się z tym baniakiem męczyć. W ogóle to wolę sobie szlafa podłączyć i sobie nalać, ale... No ale tutaj nie ma takiej niestety możliwości, ale mają być. To będzie na przyszły rok następna zmiana w tym kempingu, bo podobno no, mają być parcele normalnie porobione na tym kempingu z odpływami. Z odpływami. A? Taka, jeszcze porozmawiamy z Karoliną, nie? Taka ciekawostka. Rozłożyliśmy sobie ściankę z obelinka, którą tam widzieliście, chyba na Sokole rozkładaliśmy już, a teraz już ją tak rozłożyłem, jak powinna być rozłożona. Zobaczcie, jak to fajnie teraz wygląda. Cały czas się zbieramy, żeby dokupić resztę tych ścian. W tym roku na pewno. Ale nie w najbliższym czasie, ponieważ na Grecję będzie to. No na Grecję nam nie będą potrzebne, ale pewnie po wakacjach sobie kupimy. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają. Ładna ścianka, praktycznie tutaj wypełniła całość.
teraz już ją naciągłem tak jak powinna być. To jeszcze brakuje mi trochę tych śledzi, bo nie mam szpilek za dużo, więc jest tak naciągnięte jak aby było, ale ładnie tutaj wszystko wypełniło. Tutaj nie wiem, czy ona nie powinna mieć, ja nie wiem, czy zgubiłem gdzieś, czy klipsy takie powinny być, które tu się powinny łapać, tą tkaninę. Tak, żeby tam nie było tego prześwitu od góry, ale tak ładnie całość wypełniła. Oj, powiem wam, że przed wieczór i tak lubię sobie tak posiedzieć po prostu wieczorem i nie robić nic. A jeśli zastanawiacie się, co się ogólnie dzieje na kempingach wieczorami, to zobaczcie, tutaj niby dzieciaki sobie komputery wyjęły. Tutaj sobie komputery wyjęły i miały grać, ale nie grają, bo już się jakieś towarzystwo tutaj znalazło. No i widzicie, i tam sobie już chodzą wszyscy po kempingu. Już sobie jakieś gryzy i zabawy znalazły. Tak więc tak to jest właśnie z dziećmi na kempingu. Póki wiecie, nie ma nic do robienia i nikogo nie ma, to siedzą i na przykład na komputerach grają. Ale jak się już znajdzie jakieś towarzystwo, z którymi można się pobawić lub coś porobić, to już przyczepy ich nie ma. Tak jak było ostatnio, też byliśmy właśnie ze znajomymi na kempingu. Byli też tacy rówieśnicy w ich wieku, to praktycznie w przyczepie ich w ogóle nie było. Ciężko ich było zagonić w ogóle na jakiś obiad czy jakieś jedzenie. Cały czas gdzieś tam latały i cały czas jakąś zabawę miały. Jesteśmy już po śniadanku. Teraz popracujemy trochę. Mam parę rzeczy do zrobienia. Jest klimatyzacja do zrobienia. Nie wiem, czy mi się będzie chciało dzisiaj to brać. Zobaczymy. I jeszcze sobie zrobiłem takie naklejeczki. Więc nakleimy sobie gdzieś tam na tył przyczepy. Myślałem, żeby to sobie nakleić. Jak na spróbowanie zrobimy. O, coś takiego zrobimy. Pierwsza przymiarka. Zrobimy coś takiego. Ładnie. Podoba ci się, Laura? Tak. Czy może tak? O. A może takim napisik? Nie. Klapki sobie szywałam, wiecie? Gdzie tak będzie wyglądać? I tu w ogóle damy loga, co? Wiecie, sobie klapki szywałam, bo mi się zepsuły dwa, ten i ten. I zszyłaś sobie? Tak, zszyłam sobie. No bo to po mokrym... Tu mi się i tu musiałam szyć. Po mokrym biegasz, to się rozlazły no, klapki. No, właśnie. To jest Karolina, właścicielka Apola. Dzień dobry. Darek, idziemy w takie coś teraz. Opowiadaj, Darek, co mówisz? Co mówię? No bo ja mówię, co że naklejamy. O, i się teraz zepsuło. A miało być tak ładnie. A miało być to nie ta, nie ta taśma. No, niestety ta taśma jest taka papierowa powinna być. No pierwsza klasa. Kolejna profesjonalna robota. No i zobaczcie, tak to fajnie wygląda teraz. O tak, jeszcze tam mamy okno otwarte, a deszcz tak zaczął lać, że w samym porę zdążyliśmy. Nasz karawanik. Deszcz się tak rozlał, powiem wam, że momentalnie, że uciekliśmy z wyklejenia. A jeszcze jedna świnki, naklejka została. Zobaczcie, jakie fajne świnkom zrobiliśmy miejsce. Mają teraz są pod namiotem. W klatce pod namiotem. Paulina, co masz na rękach? Ktoś mi świnie podrzucił. Świnie ci ktoś podrzucił? Świnia. No, nasz kochany Donek. Dobra, a na czym będzie polegała przeróbka klimy, Paulina? Nie, ja już powiem. Przeróbka klimy będzie polegała na tym, że ja ze świnkami zaraz wyjdziemy z przyczepy. Tak. I Darek się zrobi tak, że klima będzie pracowała dobrze. Że będzie lepiej pracowała. Powiem wam teraz, o co chodzi mi z klimą. Chcę wszystkie otwory, które mam tutaj od klimatyzacji, bo mamy klimatyzację podłogową. Tak wygląda nasza tutaj klimatyzacja podłogowa, ona dosyć jest duża. To jest Dometic bodajże HB2500. Tak się zwie. I ona ma tutaj trzy wyjścia. Jeszcze mam tutaj zrobiony rozgałęźnik, żeby jeszcze było więcej tych wyjść. Jedno idzie tam do toalety, do łazienki. I tamto nie będę ruszał, bo tamto jest ok, tamto się sprawdza, tam jest malutkie pomieszczenie, więc tam nie potrzeba. Ale te wszystkie, które tu idą, czyli to i to już, które tutaj przerabiałem, jak widzicie, tutaj jest normalnie ta rura trumy włożona w tą czarną i ta czarna rura wychodzi tutaj nam u góry i ona dmucha tutaj nam na sufit. I to jest ok, to się sprawdza, powiem wam. Musi być po prostu tak ustawione, żeby dmuchało zimne powietrze na sufit, bo inaczej to jest mało wydajne. Klimatyzacja jest mało wydajna, tylko jak widzicie u mnie są tutaj wszędzie są szafki, więc nie ma gdzie tą rurą tak naprawdę nawet tutaj wyjść do góry, więc ona jest tutaj tak umieszczona pod szafką i dmucha po prostu na górę. I to samo, aha, tutaj jeszcze wam powiem, tutaj tak, ta na samym dole idzie pod podłogą, to też robiłem, sobie przerabiałem, idzie w podłogę i zasuwa tutaj podłogą i wchodzi tutaj w szafę. I szafą jest tak na wysokości połowy wysokości, zaraz zobaczycie sobie. Wychodzi
No i to trzecie idzie tutaj i ono jest tak rozgałęzione na toaletę i tutaj wychodzi. I teraz będę chciał przerobić to, żeby to zlikwidować i to, tą rurę przeciągnąć aż tam za szafkami, za kuchnią i dać tam gdzieś w rogu, tutaj w tym miejscu wypuścić, żeby też dmuchało na sufit. A oprócz tego jeszcze to, które mam tu w szafie właśnie, które jest tak na połowie wysokości, bo też tutaj nie było gdzie wyżej dać w szafie, tu nie ma naprawdę gdzie dać tych wywieczników. Też chcę właśnie zrobić tutaj, dać kawałek tej rury czarnej i tutaj puścić tędy i gdzieś tutaj, gdzieś przymocować w rogu i żeby też tutaj dmuchało po prostu sufitem. Bo wtedy powiem wam, że jest najlepsza wydajność. Jako tutaj miałem jakby zrobione to i tutaj to całe pomieszczenie tu dzieciaków, to praktycznie tutaj było dużo chłodniej niż na przykład tutaj w tym pomieszczeniu, gdzie jest tu był spod szafy. Więc tu chcę zrobić teraz to, podnieść wyżej, a tu dokładnie puścić tędy, gdzieś tu spróbować jakoś i dać to tutaj, na tą wysokość. Kupiłem sobie taką rurkę, nie kupowałem trumy rurek, bo te trumowskie są strasznie drogie. Wziąłem też trochę mniejszą niż mam tamtą. To jest przekrój 55 rury w środku i będę taką teraz tutaj puszczał, bo tutaj też za dużo nie ma miejsca pod szafkami, więc puszczę tutaj tą cieńszą. Oryginalne trumowskie są chyba 65, ale trumowskie są drogie te rury, więc nie kupowałem trumowskich, kupowałem takie do webastu, które się dają, one są też niby przeznaczone do klimatyzacji, mogą działać od minus ilość do plus ilość i są dużo tańsze. My takie rurki kosztuje około 23 zł. Wspomina będzie tutaj mówiła o outdoorowych rzeczach do karawaningu, bo przyjechał to fajny na kemping i się załapaliśmy po prostu na jakiś tam wywiad. Może gdzieś tam w telewizji będziemy. Tutaj właśnie trwają przygotowania. Laura tutaj będzie o świnkach rozmawiać. Trzymaj co, jak się stresuje. Oświetlenie dodatkowe i będziemy zaraz nagrywać. Panowie, taką moją kamerę, że moja to wymienka. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy macie Powiem wam, że ogólnie dziewczyny się tutaj trochę zestresowały, więc zobaczymy jak to wyjdzie, bo ja nie widziałem nawet co tam było nagrywane i jak było nagrywane. Dobra, wracamy teraz do tematu klimy. Próbuję przepchnąć tą rurę. Tu już jedną mam włożoną. Teraz tą próbuję tam przepchać i muszę tam nad kolem, nie będziecie widzieć, bo jest ciemno. Tam nad kolem puścić. Tutaj za lodówką, tu już wyjąłem sobie szuflady. I teraz zobaczymy, czy tamtędy się w ogóle przepcha tą rurę. Tu i jeszcze tu trzeba będzie ją przepchać. O, i tutaj będę musiał tędy przecisnąć się. Się zakurzyło tu, widzicie tam tą rurę daleko. I tutaj jakoś muszę tą przecisnąć. Tutaj idzie rura od ogrzewania dołem, to może gdzieś tutaj ją przecisnę. Tutaj już mam przełożonego, tu już idzie czarny i ten. Rzuciłem tą rurę tam dalej, żeby była i teraz tą czarną muszę wyciągnąć. Tutaj tym cargo i gdzieś tam z tyłu. Teraz zobaczę, czy to cargo mi wyjedzie stąd i będę coś tam widział. Rurki mamy przeciągnięte już, jak widzicie, jest ta od ciepła puszczona i ta od klimy. I ona sobie idzie tutaj i wychodzi tutaj do góry. Później ją tutaj gdzieś tutaj umocuję jakoś w taki cudowny sposób, o. I żeby sobie chłodziła tutaj do góry na sufit. Kwestia jeszcze tylko tutaj podłączenia będzie tej rury, jakoś tam w ten trójnik ją wrzucimy. A później sobie zrobimy to. Dobra, tutaj temat mamy rury opanowane. Zostało mi tyle rury jeszcze. Sporo. Zdjąłem cały ten nawiew, te kratki. I teraz chyba puszczę tu już bezpośrednio tą rurę. Połączę ją po prostu z tą rurą w szafie, która jest, odklimę. Tutaj nakręcę i przełożę i bezpośrednio już pójdzie rura do góry. Idealną rurę pod otwór kupiłem. Idealnie tutaj wchodzi na ścisk. Nie będzie nic widać. Zobaczcie, jak to się fajnie wszystko zgrało. Tą czarną włożyłem, weszło mi idealnie praktycznie w tą od trumę oryginalną, idealnie pasowała. A z tej strony idealnie pasuje w ten otwór, który był po wentylatorze. Fajnie się wszystko zgrało. Teraz ją tutaj pojedziemy tu do góry. Do góry i zrobimy gdzieś tutaj wylot przy samym suficie. Zobaczcie, jak mi tutaj fajnie wszystko przypasowało. Tutaj zostawię to, nie będę to tak ruszał. Patrzcie, idzie tak, tutaj mi trochę ją przepłaszczyłem i weszło mi tutaj między drzwi a szafkę. Idealnie się wcisnęła. I tutaj do samej góry teraz jest wylot przy samym suficie. Mogę sobie ustawiać jak chcę, tak albo tak bardziej. Dobra, odpalimy, zobaczymy. 19, niech pokażę jeszcze
Zaraz powinna pokazać, ile ona tutaj widzi. Aha, ja sobie tutaj jeszcze jedną modyfikację robiłem klimy, jakby ktoś nie wiedział. Tutaj mam zainstalowany czujnik temperatury pod klimę, bo standardowo on jest w klimatyzacji podłogowej i po prostu wiadomo, że tam przy podłodze zawsze jest chłodniej i oszukiwał, dlatego go tutaj przeniosłem go tutaj i jest tutaj i praktycznie pokazuje to, co na termometrze. I teraz tutaj sobie ładnie leci, studzi nam sufit z jednej strony. O, tutaj drugi, tutaj to czuć, że powiem wam, że tutaj tego czuć, bo tutaj to jest tylko na jednym. To nie jest rozdzielone, więc to mocno dmucha. I teraz tu czuć całe, że tu się schładza. Tutaj też fajnie czuć, to trzeba będzie tak dać bardziej. Nawet wolałbym, żeby to tutaj dmuchało, o, tą część sufitu tutaj nam omiatało. No i teraz i jeszcze to mamy. Tutaj omiata nam też fajnie, bo to też jest pojedyncze. Co, to spokojnie wystarcza do tego pomieszczenia. No i w łazience jest od dołu, ale tam to się sprawdzało tutaj ogólnie od dołu, więc tu zostaje, tutaj mam wylot, widzicie? 14:18, zobaczymy. Przyjdziemy za jakieś 15 minut, zobaczymy, czy coś się schodziło. 23 stopnie. Klima ogólnie ogarnięta, a teraz testuję właśnie, idziemy coś zjeść, tak jak przyjdę, to zobaczę, ile tam stopni spadło. O, sorry. A teraz jest tak, że na kempingu tutaj też jest jedzenie zrobione, bo w tamtym roku nie było czegoś takiego. Tutaj sprzedajemy jakieś zapiekanki, hamburgery, zaraz zobaczymy, jakieś, co tam jest. Z grilla. Tak, i zaraz przejdziemy się. A ogólnie jak zaczęło padać, tak pada cały czas. Tam mrzy trochę mocniej pada, ale jest ciepło. Zobaczcie, tutaj jest ten lokal, tam parasolki już widać. To jest kładka, a my stoimy tam. Od wjazdu zaraz jak się wjeżdża, to po lewej stronie kładeczką. Tu jest mokro i mam klapki. I zaraz zobaczymy, czy nie będzie orzełka. A jakby ktoś nie wiedział, jak tutaj dojechać, bo tutaj różnie też ludzie dojeżdżają, widzę, tak jak nawigacja ich prowadzi, a to nie jest za dobra trasa, tak jak nawigacja prowadzi, to możecie tam skorzystać z mojego filmiku. Ja tam pokazywałem, zaraz na początku filmiku pokazywałem, jak wygląda dojazd tutaj na kemping. No i patrz, tak wygląda knajpka tutaj, można sobie zamówić, co tutaj mamy w ogóle, kebaby, pierogi, zapiekanki. Chipsy albo jakieś zestawy? Nie, burgery. Zamiast grilla ogólnie. Ja sobie wziąłem boks za 19 zł. Dzieciaki sobie wzięły po burgerze jakimś klasycznym chyba. I do tego jakieś frytki zamówili. I jeszcze sobie weźmiemy jakieś tam piwko zero. Chodź, jakie piwo sobie pani nam wzięła? Granat. Ja wziąłem granat. Piwo czy granat? Zdecyduj się. Granat, proszę. Ale jeszcze jest więcej. Danie kebab dla państwa. Mam teraz połoniny, danie. Nie, moje. Wegetariańskie. No nieprawda. Fileciki. Stany ładne. Wasze zaraz będą, poczekajcie chwilę. Co masz? Zjemy, Laura. Laura, chyba zjemy mamie, co? Nie, ale dodasz mi za hamburgera, dobrze? Ale to małego, bo to jest kawałek mięska. Ale ci dam. Głody. No i co, Laura, dawaj werdykt. Jakie mięso? Rewelacja. Dobra? No jak Laura mówi, że dobre, to dobrze. Laura, jest tutaj specjalistą od hamburgerów. No, nie wiem, muszę go odwinąć. A ty jaki ci wziąłeś? Klasyczny, tak? No, a ty jaki? Nie, ja sobie wziąłem boksa. Pokaż, a to pokażesz to mi? Klasyczny. No nie mogę go. Oliwier, jaki sobie wziąłeś? Tak jak Laura. O, no klasyczny. Widzicie, dokładnie? Wygląda duży hamburger. Laura jest tak samo. Ja teraz wam pokażę, jak wygląda mój boks. Kurczę. Tak wygląda mój boks. Nie wiem, co tu pod spodem będzie. Zaraz zobaczymy. No ma nie mięsko pod spodem i to jest wszystko frytki. Mięsko tak jakbyście dostali na talerzu, tylko zapiekane wszystko jest jeszcze dodatkowo samo. Super. A to co on jemy. Tu masz końcówkę, zapiekanki tutaj podają ładne. Ta wielka zapiekana. Powiem wam tak, bardzo nam smakowało. Wszystko było bardzo dobre. Właśnie teraz wracamy sobie na kemping. Jak tam pomina twoje jedzenie? Moje bardzo dobre. Rewelacyjne, niedrogie, bardzo dobre. Z sorbetkami. A teraz wyniesiemy jeszcze frytki, bo dzieci zostawiły. A teraz wracamy sobie na kemping, zobaczymy, bo tam klimę zostawiłem odpaloną, zobaczymy, ile schłodził, a nie wiem, ile nas nie było, może z pół godziny, może z godzinkę nas nie było. Dobra, sprawdzamy klimę, jak sobie poradziła. O, zobaczcie. Nie wiem, nie pamiętam, ile było, 23, a jest stopni, nie wiem, czy będzie 19,9. Cześć, witajcie w kolejnym dniu na kempingu Nasza Dolina. Dzisiaj już dzień ostatni, wyjazdowy. Ale wczoraj zrobiło się takie małe trochę nieszczęście tutaj Oliwierowi i musimy się chyba szybciej dzisiaj zebrać, bo jeszcze trzeba będzie pewnie odwiedzić jakiegoś lekarza. Zaraz wam pokażę, co się stało.
takie ustawię się tutaj, spuszczę na kolana sobie. Oliwie wczoraj się gdzieś tam poślizgnął i trochę mu się coś z kolanem stało. Trochę mu napuchło, gdzie jedną ma drugą różnicę. Trzeba będzie jechać to zobaczyć, a już kiedyś miał problemy z tym kolanem, więc zbierzemy się i jeszcze podskoczymy do lekarza, zobaczyć to coś poważnego czy nie i zobaczymy, nie? Tak, pakujemy się, pakujemy się i spadamy. No już jesteśmy tutaj spakowani, zaraz będziemy wyjeżdżać, czekamy jeszcze, bo chcemy sobie jeszcze tam, gdzie wczoraj jedliśmy, zamówić jedzenie i zjeść coś, bo później już nie będzie gdzie. A tutaj już jesteśmy spakowani, przesyłkę sobie jeszcze zostawiliśmy, żeby ten obiadek zjeść i będziemy się zaraz zbierać. Też już część ludzi wyjechała. Widzicie, to już trochę przyczep tylko zostało. No już spakowani, gotowi do wyjazdu. Karolina tu nam ucieka z planu pierwszego. Zabrać Karolina do siebie. Tak, zapraszamy do naszej doliny. Nasz karawanik też czasem tu bywa. No, my też zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Jak widzieliście. Ja wam tylko mogę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda ten kemping, to tam na dole pod filmikami są nasze dwie wizyty tutaj i obejście tego kempingu. Tym razem już tutaj nie obchodziliśmy. W trochę innym wydaniu ten vlog będzie był. Tak, zgadza się. A my teraz spadamy, bo tak jak Darek pokazał, niestety musimy jakiegoś lekarza znaleźć. I jeszcze pewnie zawitamy teraz po drodze gdzieś do szpitala, zobaczymy, co z tym Oliwiera kolanem. I prześwietlimy tam co nieco i zapraszamy na naszą dolinę. No i w tym vlogu to już wszystko. Cześć i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym. Cześć. Pa, pa.